testujemy skoki, nie? Halo, czy to ty zaświeciłaś przed chwilą lampkami na detektorze? Powiedz nam, co to było? Jasne. Kim jesteś i co tutaj robisz? Czy byłaś mieszkańcem tego domu? Nie. Nocne wycieczki po opuszczonych miejscach nie są bezpieczne i nie polecamy nas naśladować, gdyż można natrafić na wrogo nastawionych ludzi, zostać przygniecionym zapadającym się sufitem lub wpaść do dziury. Nie dewastujemy, nie kradniemy, nie włamujemy się, a filmy mają charakter wyłącznie dokumentalny. Witam was serdecznie dzisiaj. Jest godzina 2 w nocy. I jakbyście chcieli się zapytać, gdzie jesteśmy, to jak widać. Nigdzie. Nigdzie. Pośrodku niczego. Ciemno. Jak w dupie. Obejrzyjmy na okolicę. Nie wiem, może wy coś zobaczycie. Nic nie ma. Kompletnie jesteśmy pośrodku niczego. W szczerym polu. I przypadkiem natknęliśmy się na coś, na gospodarstwo, które przypomina opuszczone. No jest opuszczone. Jest opuszczone, bo nie ma okien ani drzwi. Więc nie przedłużając, wchodzimy tam i zobaczymy, co... Bo pada i kamera zaraz zamoknie. Właśnie, kamera nam zaraz zamoknie, także jedziemy z koksem. Bądźcie z nami. Dzisiaj jest wszystko. Zamurowane okno w środku domu, nie? Ale jajco. Ale generalnie to jest miejscówka chyba splądrowana. Kable wystają, jakby świeżo ktoś je właśnie wyrywał. Zobaczył, że nie ma co kraść i zostawił, tak jak leci. Ja myślę, że to było poletko dla szablowników, no. Ale jaki to był telewizor stary. Klasyk. Byłem mały, to oglądałem też taki. Dobre nocki. No wygląda było, że do miłosierdzia. To trójca. Tam portfel jest. Boże, on jest ze sztywnymi. O Boże, zobacz na to. Zobacz na to. Wiesz, to jest teraz warte? W sensie to teraz strasznie drogo chodzi. Radio Unitra. Gniazdko. Ptaszki sobie uwiły. Ale przewiew czuć. No. Przewiew w tym pomieszczeniu. Kolejny but damski. Tu jest jakaś starsza kobieta chodzi. I
tutaj stopy. To musiała być jakaś kobieta mieszkać. Może samotnie mieszkała w tym domu. Może w przyszłości z mężem. Ale tu chłód jest stary. Strasznie. Co jest? W tym pomieszczeniu było tak strasznie, pewnie cicho się pojawia. Co jest w tej siatce? Kurwa, nie wiem. Boję się w jedno. Co? Tylko nie licz tego. Ty jest chyba proszę do pieczenia, do prania, wiesz? Boli. Boisz się, że coś cię ominie? Ale tu zimno jest. Jak na zewnątrz. Niestety. Ty! Zobacz na to. O kurwa. Sztuczna szczęka. Sztos. To jest prawdziwy ten. Prawdziwy majstersztyk. Lustro. Pęknięte lustro. Lodówkę. Robimy unboxing. Jest absolutnie nic. Absolutnie spodziewaliśmy się. Właśnie tego. Kartka, czy jakaś kamuleczka musi być. Butami w środku i pajęczynami. I fazą. Halo, jest tam kto? W tej piwnicy? Całkiem sporo miejsca. Co? Możesz zejść. Ty, znak drogowy tu jest. Cześć? Popatrz. Ktoś sobie zakosił. Nie tak. Nisko. To bardziej ziemianka niż piwnica. Zobacz, łóżeczko dla małego też jest. Jesz. Kurde. Był. Albo to, co z niego zostało. I zapasów na... I zapasów w słoikach pełno. Obstawiasz, co my tu mamy? Może jakiś... kapuśniaczek. Nie wiem, ale wiesz. Kapusta. O kur... Co jest? O ja pierdziu. Tego nie zauważyłem, stary. Kości kota, nie. Ja cię szkielet. Ty, przed chwilą tu przychodziłem i tego nie zauważyłem. Zapasy były robione, nie? Patrz. Ktoś się narobił, to później wszystko zostaje. Ola, chodź, wracamy do góry. Idziemy do góry, no. Nie ma co tu kwitnąć. Kuchnia z drugiej strony. Jaka stała Pepsi? Pepsi Cola jeszcze.
słuchawkach są pojęcia. Słuchajcie, no z tych. Zobaczymy, co jest tutaj. Jakaś kumuleczka. Ale jakoś nic chyba konkretniejszego uwagi. Komin jest stary, normalny komin. Ciuchów pełno. Kołdy jakieś. Może nie jestem znawcą. Ale to mi się kojarzy z jakimś mundurem. Książki wyszyty. Czytałem kiedyś tą serię. Stary. To jest rok wydania. Książki Karola Maja. No, ale dobra. Opis. Zeszyty szkolne. Słowniki fotograficzne. Nawet całkiem niezła biblioteka. No, kolejne części. Patrz, budki dziecięce. Joka stara flach. Biblia pewnie, że ludzie. No wiesz, nikt się nie przygotowuje na to, że umrze i pewnie nie robi po sobie porządków, albo jakoś nie układa tego jakoś w specjalny sposób. Z buraka cukrowego zamierz. Wózek. Tutaj drugi. On się odpoznał. Czy jesteś tu? Czy ktoś tu jest? Ktoś tu przybywa. Przybyliśmy tutaj w pokoju i jeżeli ktoś tutaj jest w tym miejscu i chciałby dać o sobie znać, to niech zbliży się do tego urządzenia, a my to zarejestrujemy. Było wcześniej sprowokowane na chwilę i cisza. Czy jest ktoś tutaj z nami w tym pomieszczeniu? Jeżeli tak, niech da znać teraz. Jesteś kobietą. Z większości tutaj ubrań wnioskujemy, że mieszka tu kobieta. Czy chcesz nam dać jakiś sygnał dzisiaj? Czy w ogóle tu jesteś? Jeżeli nie dasz znaku, uznamy, że nie ma tu nikogo w tym pomieszczeniu. Przychodzimy w pokoju. Nie mamy złych zamiarów. Chcemy tylko się z tobą skomunikować. Myślałem, że się poruszył. No, tak leży na się. Jeśli coś będzie, to zarejestrujemy.
Patrz, patrz, patrz. Widziałeś to? Ale było i znikło, nie? No. Ty, no przecież byliśmy daleko, nie? Od detektora. Coś tu było. To nie mógł być nic, nikt z nas. Znowu. Co? Znowu. Testujemy skoki, nie? To nie jest normalne. Detektor leży po środku niczego. To jest dowód na to, że nic nie jest sfingowane. Halo, czy to ty zaświeciłaś przed chwilą lampkami na detektorze? Powiedz nam, co to było? Jasne. Wow. Jasne. Pierwszy raz odpowiedź na pytanie. Taka... konkretna. Jasna i klarowna. No. Jestem Karol, a ze mną jest Johnny. Czy możemy liczyć na to? Będziemy wdzięczni, jak się przedstawisz. No dobra, to może inaczej. Kim jesteś i co tutaj robisz? Czy byłaś mieszkańcem tego domu? Nie. Ja pierdolę. W życiu nie spodziewaliśmy się takiej aktywności. Byt odpowiadał na nasze pytania i detektor wykazywał skoki pola. Totalny obłęd. Ale zamurowało mnie. No. To coś z nami gada. Pierwszy raz mam takie bezpłynne odpowiedzi i nie wiem teraz co mówić. Przyjaciel. Jesteś przyjacielem. To dobrze. Nie chcielibyśmy... w żaden sposób się narazić. No. Nie chcielibyśmy trafić na kogoś... kogoś... to ma złe zamiary. Nawiedzać. Czy rezydujesz tutaj w tym domu? Na tym strychu? Jak umarłaś? Jak odeszłaś? Jak to się stało? Co tu się stało? Czy zginęłaś jakąś śmiercią tragiczną? W sumie odpowiedziałaś już na dwa nasze pytania. Czy możemy liczyć na to, że do trzech razy sztuka? Kamil. Jestem wieczny. Zatrzymywać się. Czyli jesteś tutaj przechodniem, tak? Przejazdem. W tym momencie rezydujesz w tym domu i niedługo opuścisz to miejsce. Dzisiaj pragniemy, żebyś tu pozostał i nie szedł za nami.
nie możesz iść za nami. Rozumiesz? Jeżeli jesteś przyjacielem, to na pewno to zrozumiesz. Kamilu, co ty tutaj jeszcze robisz? Jak tu trafiłeś? Jesteśmy ciekawi, żebyś nam powiedział, czy zginąłeś tragicznie. A jeżeli jeszcze dodatkowo powiesz nam, co się stało, to w ogóle już będzie rewelacja. Ale zobacz w ogóle ten pasek. On zawsze skończył się gdzieś tutaj. No, jest strasznie duża energia w tym miejscu. Ktoś coś tutaj... Nie jestem pewny. Nie jesteś pewny, jakie masz zamiary? Jak czy nie jesteś pewny, jak coś się z tobą stało? Jak zginął, no? Kominek. Węzeł. Węzeł. Co się stało z kominkiem? Węzeł, czyli szubienica? Dusić się? Nie wiem. Może zaczadził się. Zaczadziłeś się? Jestem słaby. Szkoła. Dlaczego jesteś słaby? Dajesz nam konkretne odpowiedzi. Podszedłeś do naszego detektora kilka razy, powodując, że zamykały czerwone lampki. Więc masz wystarczająco mocy, nie jesteś słaby. Ja bycie nagle mi przeszły ciary. Ale to pewnie. Psycha. To miejsce nie jest do końca normalne. Właśnie podświadomie się tego obawiałem. Patrz, znowu coś tam. Znowu coś jest. Świat, zaświeć tam. Zaświeć trochę. Nie jestem pewny. To już słyszeliśmy. Nie mogę mówić. Kurde. Pobaw się ze mną. Ty jesteś dzieckiem? Czy mamy do czynienia z małym dzieckiem? Dzieci w ogóle mnie przerażają, nie? W ogóle takie wszelkiego tego typu historie. Ręka cię boli. Dobra. Zobacz, Ryga. Zobacz. Co myka? Kadłubka. Cicho. Weź tam poświeć. Czy to ty, Kamilu, tam leżysz? Nie, to chyba nie. Idealnie wyłapuje te kształty. To nic konkretnego. Ty jakby tam leżał, nie? A wiesz co? A położyłbyś tam K2 na tamten materac? Czy to ty, Kamilu, jesteś tutaj blisko? Albo kimkolwiek jesteś? Twierdzisz, że to ty? Poruszył tym workiem. Widzę, żadnych wskazań, nie? Ale tutaj jest
ale wyłapało jakiś kształt tutaj. I K2 też teraz zamrygała. Prawda, akurat jak... Weź zamykaj teraz jeszcze raz. Zbliższy. Zresztą chyba jesteś blisko. Jest na pewno coś na tym strychu, jeszcze nie wiem co, ale coś tu na pewno rezyduje. Nigdy więcej siłowni przed Ulbersem. Sygnał, nie? On mówił, że jest na kamerze, że jest, znaczy wcześniej tam na górze, że jest słaby. Dobra, spróbujmy tutaj zamienić słowo. Może się uda. Witamy serdecznie. Podejdź bliżej. Okej. Ale bliżej czego? Głupiec. Ale to... Kto jest głupcem, my? Wyzywasz, ukryj no? Teraz. Co masz na myśli? Co mamy ukryć? Czy mamy nadal do czynienia z tym samym bytem, z tobą? To samo co na górze? Jesteś tą samą osobą? Czy mamy do czynienia z tą samą osobą co na strychu? Wystarczy, że odpowiesz tak. Jak wrócimy, to pomodlimy się za ciebie. Jest ciepło. Tak? Jest ci ciepło? Mam tak nie do końca. Tylko dla ciebie. Chcieć. Powiedz nam, jesteś tu dla nas, specjalnie się odzywasz. Wiedźma. Była tu też jakaś wiedźma. Stary. W tym domu? Stara wiedźma. Mówisz o tej kobiecie, która tu mieszkała w tym domu? Biblia. Była... Hej. Co? Książeczka do nabożeństwa? No. Być może. Czyli ta pani była bardzo pobożną kobietą, tak? Ale nie zrobiłeś jej krzywdy. Zawsze mnie to ominie. Nie wiem, czy sobie nie wyłapałeś kamerą przypadkiem. Zobacz. No, teraz wyłapuję. Wziąłeś? No. My stoimy 2 metry z tyłu, nie? Co to było? Co nam chciałeś powiedzieć? Kim jesteś tak naprawdę? Przez lata.
Nic nie rozumiem z tego, co próbujesz nam powiedzieć. Wiemy, że tu jesteś. Wiemy, bo cały czas pokazujesz swoją obecność. To jest coś, co się da zrozumieć. To jest. Też jest mocno. Czy pozwolisz nam siebie zobaczyć? Jeżeli tu jesteś, to objawisz nam się, żebyśmy mogli cię zobaczyć na specjalnej kamerze. Jesteś sam? Sama, czy jest was tu więcej? Trumna to też konkret. Tu gdzieś tu jesteś pogrzebana, czy co? Pogrzebany? No. Co ma oznaczać ta trumna? Gdzie idziesz? Do nas? Inny pokój. Który pokój? Gdzie mamy iść? Mamy się wrócić do tego pokoju, z którego przyszliśmy? Teraz pytanie, czy iść tam? Czy tam? Co obstawiasz? Jestem w szoku. Zdrowy. Dobra, idziemy tutaj. Paśka dwójka. Czy w tym pokoju mieliśmy... Czy do tego pokoju mieliśmy przyjść? Powiedz, czy trafiliśmy w dobry trop? Czy poszliśmy w dobrą stronę? Mamy się cofnąć? Podejdź bliżej. Okej. Podchodzę bliżej. Na przykład tu. Jestem bliżej. Co mam teraz zrobić? Poszedłem w złym kierunku. Mam iść bliżej w drugą stronę. Idę w drugą stronę. Jestem bliżej. I co teraz? Szatański. Czy jesteś... przedstawicielem szatana? Diabła? Demona. Zostań ze mną. Zobacz. Dwa razy czerwono, znowu. Grać. W tym momencie. Jestem blisko. Czyli chyba jesteśmy w dobrym miejscu. Czy teraz będziemy mogli cię zobaczyć?
Powiedz mi, czy poszliśmy w dobrym kierunku? Do widzenia. Do widzenia. Idziemy, chodź stąd, idziemy. Tam chodź, powiedz powrotem. Boleć. Okej. Czy jeszcze czujesz ból? Nawet teraz, kiedy już nie żyjesz? Co? Jest. Jest ból. Jest ból, czy jesteś ty? To nie dla ciebie. Czyli nie chcesz nam powiedzieć, tak? Aleś. I tak dziękujemy ci bardzo, że jesteś taki aktywna dzisiaj. Kontynuować. Ale zobacz. To jest kwestia... Zamknięte. Jest jasne. Ale co? No właśnie. Dla nas nie jest jasne. Powiedz coś do tego urządzenia. Z kim mamy do czynienia? Wilczy? Zioło jest teraz. Może to odeszło. Daję ostatni znak, nie będziemy się już męczyć i idziemy sobie stąd. Powiedz cokolwiek. Czy się wstydzisz nas? Dla mnie to wygląda tak, jakby coś się zdecydowało, było coś z nami przez jakiś czas i potem sobie poszło. K2 też ucichła. Cokolwiek tu było, to sobie poszło. Chyba już czas na nas. Nie ma co tutaj niepokoić więcej czegokolwiek, co tu może być. Tak, mieliśmy największą aktywność kiedykolwiek. No, to się było mega gruba aktywność. Nie dość, największą i same jasne, sensowne, same konkretne odpowiedzi.